Cześć. Cześć, cześć, dzień dobry, tu Kasia i Darek, a kanał, który właśnie oglądacie, to... To? Bajka Bajka. Zakończeniu ultramaratonu Berreida Gravel chcielibyśmy wraz z Kasią, której byłem supportem i zającem, podsumować to wydarzenie. Zapraszamy. Okej, udało mi się złapać Katarzynę rozlataną, rozbieganą i rozjeżdżoną w samochodzie i zadam jej kilka pytań związanych z tym rajdem, który ukończyła 2-3 dni temu w zasadzie. Mój rower niebieski, Leaf, tylko tyle o nim powiem, Avail, o, spisał się znakomicie. Nie przysporzył mi żadnych technicznych trudności, nie zawiódł mnie, wszystko działało bardzo sprawnie. Został przygotowany wcześniej oczywiście w serwisie rowerowym, który gorąco polecamy przez pana Marcina. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Tym razem przerzutki działały sprawnie, udało się tam rozplątać podobno jakąś linkę, która była zamotana, więc było bardzo dobrze. W rowerze były zamontowane pedały Look X-Track, pedały SPD. Od kilku dni Kasia na nich jeździła przed rajdem. Pokonała w nich 470 km niemalże na rajdzie, w trakcie rajdu. Okazały się niestety niezbyt dobrymi dla początkujących pedałami SPD, dlatego że dość mocno trzymają nawet przy najluźniejszym zapięciu, szczególnie kiedy są zabrudzone. Wypinanie się z nich stanowi problem, szczególnie na właśnie takim dość dużym zmęczeniu, kiedy nie mamy tyle siły. Dlatego jeszcze powiedz, Kasia, czy system SPD w tym rowerze to jest coś, z czego będziesz dalej korzystać, czy jednak będziesz chciała wrócić do pedałów platformowych? Nie wrócę do platformowych. System SPD rzeczywiście na tym rajdzie mnie pokonał, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie byłam do nich przyzwyczajona. Teren był dla mnie trudny, byłam zmęczona i zaliczyłam niestety suma summarum około 8 przewrotek, dość bolesnych, niestety odczuwam je do dziś. Ale system SPD jest systemem, do którego się przekonałam. Są takie pedały SPD Shimano, nie pamiętam teraz dokładnie modelu, z których wypięcie następuje w różnych kierunkach. Można się wypinać po prostu w różnych kierunkach, nie tylko w jednym. I myślę, że na dobry początek to będą dobre pedały zatrzaskowe dla Kasi. Mój rower to Hardtail Canyon Exit. Jechałem tym rowerem ze względu głównie na to, że przygotowuję się do startu w Carpathy Divide i chciałem się przyzwyczaić do tej geometrii. Obiuszony byłem takim oto sprzętem. Torba Gural Jackpacka, świetna. Pierwszy raz ją miałem, kupiłem ją tuż przed startem. Zdała egzamin, jest bardzo pojemna, nawet jeżeli jest wypchana na boki, to nie zahaczam o nią nogami pedałując, więc jest naprawdę fajną torbą, nie trzeba tego wszystkiego jakoś super dokładnie układać, tak jak w mniejszych torbach, tak jak w mniejszej torbie jackpacka, tej takiej w ramę. Tutaj
Tutaj można to w zasadzie wrzucać jak do worka, oczywiście jeżeli się tego szpeju nie ma za dużo, natomiast fajnie to zdaje egzamin. O tym, o tej płetwie nie będę mówił, no bo każdy ją pewnie zna, ja z nią jeździłem wiele razy, tutaj miałem w zasadzie kamerę DJI Pocket. Miałem czasami powerbanka, z którego ładowałem jakąś elektronikę na bieżąco, typu telefon lub licznik lub lampkę. Sakwa, taka sakiewka, kanister, jackpacka. Wiozłem w niej żele, batony, kabanosy i tego typu rzeczy. No i coś, co urzekło mnie totalnie, czyli torba Topika. Nie pamiętam dokładnie modelu, już podpisuję. To jest torba podsiadłowa 10-litrowa. Niedroga, nie pamiętam ile kosztowała dokładnie. To 250 chyba złotych. Co jest w niej fajne, to ten dodatkowy worek, do którego wkładamy ciuchy lub inne rzeczy i zwijając go możemy wypuścić powietrze, także ona praktycznie, zaraz pokażę może, chociaż tam są akurat teraz rzeczy, o, tak się ją po prostu wypróżnia i robi się tam po prostu próżnia w środku. Nie będę teraz tego pokazywał, bo musiałbym to wszystko wyciągać, ja na szybko chcę nagrać ten materiał. Potem taki worek wkłada się do tej bazy, można tam jeszcze też oczywiście coś wieść bezpośrednio w tym, bardzo fajnie to zdało egzamin. Jeżeli chodzi o rower na ten teren, ja się czułem na tym rowerze tam bardzo dobrze, na asfalcie nie traciłem ze względu na to, że Kasia jechała jak na mnie dość wolno, więc mnie to tempo jej odpowiadało i nie przeszkadzało mi to, że jadę na takich grubych oponach. Natomiast jeżeli chodzi o teren, którego tam również nie brakowało, takiego cięższego terenu na tym rajdzie również nie brakowało, no to mogłem się totalnie puścić przez piaski, przez jakieś kamieniste zjazdy, jakieś takie zjazdy z koleinami, takie w takich wąwozach lesowych, na przykład koło Kazimierza rower zdawał fajnie egzamin, więc ja jestem bardzo zadowolony. Był to dla mnie pierwszy długi dystans tym rowerem. Dotychczas nie przejechałem więcej niż jakieś 50 km, tym razem w sumie w ciągu 3 dni prawie 470 km. Jedyne co mi doskwierało to nadgarstki. Rower nie jest jeszcze fitowany. Przed Karpatią, którą mam za 3 tygodnie, w zasadzie raczej nie zdążę tego fittingu zrobić, dlatego z tymi bolącymi nadgarstkami będę musiał najprawdopodobniej jechać. Liczę na to, że przez to, że tam na Karpatii będę miał troszeczkę więcej wypychu, jakichś zejść, podejść, to jednak te nadgarstki będą odpoczywać. Mam nadzieję, że wytrzymają. Ja niestety nie mam porównania, ponieważ to był mój pierwszy rajd. To niemalże wszystko mnie zachwycało. Plantacje kukurydzy, której nie widziałam w życiu aż tyle. Pracujących rolników, uprawy zbóż, malin, które kradliśmy z krzaka. Jeszcze nigdy mi tak nie smakowały maliny. Ale trasa dla mnie piękna. Podobno dla początkujących trudna. Tak jak powiedziałam na początku, nie mogę do niczego porównać. Co do trasy, dla początkującego dość trudna. Ta trasa ułożona przez Piotra Wierzbowskiego wraz z Maćkiem, jego wspólnikiem w tej imprezie. Ułożona bardziej w stylu pachulskich niż w stylu na przykład Great Lakes Gravel czy w stylu PGR, czyli są miejsca, w których gravel nie do końca jest rowerem dedykowanym tym właśnie fragmentom. MTB jednak sobie radzi lepiej na tych fragmentach, były momenty terenowe, więc dla początkujących dość trudno, szczególnie, że jeżeli ktoś jechał szybciej niż my, to trafił na deszcz, trafił na burzę i jeżeli przejeżdżał nocą przez odcinek za Szczebrzeszynem, miał 4-kilometrowy odcinek, albo nawet dłuższy, gdzie było po prostu błoto, maź, glina, która się czepiała do kół, do napędu. Parę osób tam straciło napęd.
My na szczęście, wyruszając ze Szczebrzeszyna drugiego dnia, mieliśmy już przygotowany przez organizatorów objazd i nas te atrakcje ominęły. Taka trasa dla średnio zaawansowanych. Natomiast dla ludzi już z dużym doświadczeniem myślę, że to była po prostu łatwa trasa. Piotrek ją, Wierzbowski, opisywał jako trasę łatwą na odprawie, natomiast no nie do końca się z tym zgodzę. Dla Piotrka pewnie jest łatwa, no ale nie dla wszystkich. Założeniem było przejechać w limicie. Planowaliśmy z Darkiem, znaczy Darek rozplanował, że rozłożymy sobie tą trasę na 4 dni. Ale pierwszy dzień okazał się bardzo łatwy dla mnie, mimo tego, że przejechałam 170 km, jakoś tak. To był najłatwiejszym dniem, jeżeli chodzi o teren, w związku z tym nie odczuwałam bardzo dużej trudności. Jedna przewrotka na kamieniach, więc jeszcze się dało. Ale udało się nam podzielić tą trasę jednak na 3 dni i przyjechaliśmy na metę przed czasem. Tak, zrobiliśmy to w 66 godzin z małym haczykiem. A jeżeli chodzi o organizację tych zawodów, o atmosferę i takie ogólne wrażenie z całej imprezy, czy poleciłabyś innym początkującym, zwłaszcza kobietom, tę trasę, poleciłabyś tego organizatora, poleciłabyś tego typu zawody w ogóle? Oczywiście, że tak. Organizacja bez zarzutu, wzorowa. Przemili ludzie, bardzo gościnni, bardzo mocno polecam. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, czy poleciłabym kobietom i początkującym, tak, myślę, że tak, bowiem nie sądzę, by ktoś porwał się na tak głęboką wodę i startował w zawodach praktycznie bez przygotowania, bo ja tak właśnie zrobiłam. W związku z tym, skoro ja bez przygotowania, oczywiście wcześniej biegając regularnie, więc jakąś tam wytrzymałość i formę mam, ale z rowerem tak nie bardzo przed zawodami. W związku z tym, jeżeli ktoś do tego podejdzie, a byli tacy ludzie, tacy zawodnicy, odpowiedzialnie i rozsądniej niż ja, to bez problemu tą trasę pokona. Co do organizacji zawodów, chcę powiedzieć to samo, co powiedziała Kasia. Byliśmy zaopiekowani, było po prostu bardzo przyjaźnie. Każdy z zawodników był zaopiekowany z tego, co obserwowałem. Piotr ze swoją żoną przyjęli wszystkich bardzo serdecznie i ze swoim kolegą. Sam ośrodek, z którego start był i w którym była meta, pozostawia trochę do życzenia. Ale myślę, że to było optymalne miejsce do zorganizowania bazy tych zawodów. Dlatego polecam wszystkim ten rajd. Jeżeli w przyszłym roku jego druga edycja będzie miała miejsce, a z tego co wiem, to będzie miała, polecam zrobienie tej trasy. To jest też dobra trasa na początek. Kasia to przeżyła i przeżyła o jeden dzień szybciej niż planowała. Jeszcze powiedzieć, że dziękuję Ci, kochanie, za wsparcie i za to, że w ogóle tam byłam. Fajna przygoda. I dziękuję wszystkim miłośnikom tego kanału, którzy dodawali mi bardzo, bardzo dużo wsparcia i otuchy. To było ważne i to było cenne i za to bardzo dziękuję. No i mojej grupie biegowej, Kuźniaki, całuję Was, pozdrawiam. Dobrze, że jesteście. A jeszcze komary. Komary, których nie cierpię jeszcze mocniej i mam na ciele jakieś 50 parę ukąszeń. Komarów było rzeczywiście bardzo dużo i było takie dodatkowe utrudnienie, nie tylko dla początkujących. No to dziękuję Ci, kochanie, za ten krótki wywiad.
Dziękuję, pozdrawiam. No to cóż, tyle o Brejdaku, tyle podsumowań Brejdaka na razie. Niebawem relacja, mam nadzieję, że ukaże się szybciej niż inne. Zamierzam do niej się zabrać osobiście, z małą pomocą Jaśka montażysty, ponieważ on ma już czekających kilka materiałów do zmontowania. Pojawią się też inne, dlatego Brejdak idzie na mój stół montażowy najprawdopodobniej. No i cóż, no, dla mnie to był rajd spacerek, można by rzec. Bardzo mi było dobrze w roli zająca, supportu. Nie musiałem się ścigać. Byłem tylko motywatorem i pomocnikiem. Natomiast już w sobotę najbliższą czeka mnie prawdziwe ściganie najprawdopodobniej. Na 80% wystartuję na długim dystansie wyścigu Shooter Master Ziemia Kłodzka. Na 80%, ponieważ te 20% to są sprawy rodzinne, które być może będą musiały zatrzymać mnie w domu na weekend. Ale jeżeli nie, to widzimy się z niektórymi na Shooter Masterze. Po moim ostatnim sukcesie, no bądź sukcesie na Beskidzie Niskim, mam zaostrzony apetyt. Ale oczywiście na to będzie się składało szereg czynników. Zamierzam jechać ten wyścig tym razem rowerem MTB Canyon Exit SLX 8.0. Lekki, stosunkowo wygodny i przejechałem nim Brejdaka, ale Brejdaka przejechałem spacerowo, a tutaj zamierzam się ścigać. Przed chwilą właśnie odbyłem, w zasadzie kończę dwugodzinny trening, dość mocny. No i szczególnie na asfaltach jest wolniej, jest wolniej niż gravelem, dlatego w zależności od tego, jak będzie przebiegała trasa Shooter Mastera, to albo zyskam na tym MTB, albo stracę. Na Beskidzie Niskim było sporo trudnych technicznych zjazdów, na których MTB wygrywało. Jeżeli tak samo będzie na Kotlinie, na Ziemi Kłodzkiej, no to będzie to dobry wybór. Nie mam wyjścia, muszę jechać na MTB, muszę się przyzwyczaić do pozycji. Karpatia Główny, start już niebawem, dlatego kibicujcie mi, śledźcie moją kropkę w sobotę. No i do zobaczenia, dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek vloga. Przepraszam za to, że był być może trochę chaotyczny, ale nagrywaliśmy go, nie ukrywam, w pośpiechu. Dziękujemy Wam serdecznie, prosimy, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Łapki w górę, łapki w dół, jeżeli Wam się nie podoba. Komentujcie i oglądajcie nas, oglądajcie nasze relacje i oglądajcie mojego vloga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Drugiego dnia, który był dla mnie najgorszym dniem, jechaliśmy już do hotelu, zjeżdżając z trasy. Minęliśmy cmentarz i ja w tej aurze cmentarnej zobaczyłam w oddali trupią czaszkę, taką, która się zaczęła powiększać na moich oczach, tak po prawej stronie. I ona się powiększała, ponieważ Darek był ze mną, to nie zwiałam, zresztą nie miałabym sił, ale jechałam w stronę tej trupiej czaszki z takim niedowierzaniem, ale też ciekawością, co też się wydarzy. No ale potem to się okazało po jakichś tam paru set metrach, że to znaki drogowe w tej ciemności tak blikowały, że w mojej głowie jawiły się jako śmierć. A druga historia to taka, że już dojeżdżając do mety, jadąc przez las, miałam nad głową bańki mydlane, takie bardzo duże bańki, i te bańki tak mi towarzyszyły i tak zastanawiałam się, czy te bańki to wytwór mojej wyobraźni, czy chora rzeczywistość. No w każdym razie tak zerkałam na nie dość często. Myślałam sobie, nie, to niemożliwe, taka duża bańka, skąd ona tutaj w lesie w nocy.